Nie wchodzi mi to w karmę. Grajmy, śpiewajmy!
jeszcze, że proszę cierpliwie, a jestem bardzo przekonany, że wasz entuzjazm, wasze pozdrowienia usłyszała Matka Boża w swojej kaplicy i patrzy teraz na swoje zmęczone, utrudzone, ale szczęśliwe dzieci, które przecież do niej przyszły. To dla niej podjęliście cały ten trud, przez który przechodziliście wraz z tymi, którzy są najmłodsi, z tymi, którzy są najdojrzalsi w tej właśnie pielgrzymce pod wodą swoich duszpasterzy. Dziękuję wam, drodzy kochani pielgrzymi. Dziękuję waszym opiekunom, tym wszystkim, którzy w czasie drogi służyli poprzez sprawowanie sakramentów, poprzez mszę świętą, poprzez nauczanie, poprzez sakrament pokuty. Bardzo się cieszę, że za kilka godzin będziemy mogli w czasie rozważania podjąć kilka takich istotnych, ważnych tematów, które będą stanowiły jakieś dopełnienie tego wszystkiego, z czym przyszliście tutaj na Jasną Górę. Całym sercem was pozdrawiam, całym sercem polecam was opiece Bożej Matki. Dziękujemy! 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 Prosimy księdza kierownika grupy zielonej o przedstawienie grupy, księdza przedstawienie grupy żółtej, tonińskiej. Grupa zielona udaje się do kaplicy Matki Bożej, to jest cudowny obraz. Prosimy grupę żółtą. Może na ten... Pielgrzymka! Entuzjazm! Jest ta Pielgrzymka! Konińska! Jest ta szósta pielgrzymka z Konina, grupa żółta. Ilość pielgrzymów 287 plus 40 pielgrzymów duchowych. Najstarszy pielgrzym już od lat to pani Helena Sitkowska, 84 lata. Najmłodszy pielgrzym to Jasiu 9 miesięcy i Zosia 2,5 roku. Siostra i brat. W imieniu swoim jako przewodnik grupy i wszystkich pielgrzymów dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, których spotkaliśmy na szlaku pielgrzymkowym. I dziękujemy księdzu prałatowi Wojciechowi Kochanskiemu, proboszczowi parafii świętego Maksymiliana w Koninie za to, że jest z nami, za obecność i za wsparcie. Dziękujemy! O, dziękujemy! 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 Jesteśmy przechodzimy do kaplicy Matki Bożej. Jeszcze mamy wśród swojej grupy dwie pary młode. Justyny i Piotra oraz Alicję i Jakuba. Oraz grupę niepełnosprawnych z władzy chorych z Lichenia na wózkach inwalidzkich. Z księdzem Karolem Łazikiem na czele. Dobrze. Grupa żółta przychodzi do kaplicy Matki Bożej.